Ludzie marzą o tym, żeby być bogatymi, zamożnymi. I kiedy otrzymują pieniądze, to biorą te pieniądze, chuchają na nie i wkładają do kieszeni, mając nadzieję, że to przyniesie im pewną pomyślność. Oczywiście Pan Bóg zupełnie inaczej pomyślał o Twoim i moim bogactwie. Tchnął na ludzi, ale także na księgę. Ożywił jej treść, spowodował, że ta księga stała się księgą ponadczasową. I kiedy otwierasz tę księgę, to wylewają się strumienie wody życia, bo w tej księdze zawarte jest serce Pana Boga. I wtedy jesteś jak zielone drzewo nad płynącą wodą. Twoje korzenie mają dość wody, twoje liście są ciągle, cały rok zielone i przynosisz bardzo dobre owoce, słodkie owoce. I dlatego trzeba codziennie otwierać tę księgę, po to, żeby zobaczyć, jak bije serce Pana Boga.